Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i z miejsca na początku serdecznie dziękuję Wam za kibicowanie, za miłe słowa w zakończonych już Mistrzostwach Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Otóż malutkie podsumowanie. Szachy błyskawiczne wypadły rewelacyjnie. Zająłem 15 miejsce w Europie, jestem przeszczęśliwy. No muszę przyznać, że no, jeden z większych chyba sukcesów póki co. No ale szachy szybkie niestety poszły fatalnie. No miejsce było 250, ale to opisałem już na Facebooku, dlaczego tak się działo. No zabrakło mi ogólnie kondycji, chęci grania już dwóch ostatnich rund. Zagrałem, bo zagrałem, ale cóż, nie tłumaczę się. Ważny dla mnie jest ten lepszy wynik, no gorsze też się zdarzają. Jedziemy dalej do przodu. Moi drodzy widzowie, tutaj przedstawię Wam dwie partie z jednym zawodnikiem w szachach błyskawicznych, z Tomasem Laurusasem, trudne nazwiska litwińskie, bardzo silny mistrz międzynarodowy, 2500 ponad ranking. Tu podałem rankingi z szachów błyskawicznych, no ale dobra, dosyć wstępu, muszę powiedzieć, że cztery ostatnie partie zadecydowały o tym fantastycznym wyniku, no i dwie partie tutaj z litewskim mistrzem międzynarodowym, już prawie arcymistrzem, bo normy jakieś tam już ma uzyskane, wyglądały następująco. No i teraz tak, graliśmy 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika, gra na żywo to jest zupełnie też inna bajka i rozpocząłem tutaj ruchem d4, przeciwnik skoczek f6, c4, e6. Postaram się zrobić to troszeczkę szybko, mniej dogłębnie. Po gońcu na b4 zagrałem goniec z2. To jest na razie teoria, A5. Co ciekawe, grałem już z nim taką samą pozycję w suwałkach, też w szachach błyskawicznych. Tam mnie kompletnie zniszczył, ale wynikało to właśnie z moich błędów. Na szczęście tych błędów już tutaj nie popełniłem w tej samej pozycji. Posunięcie E3, normalna sprawa, roszada ze strony tutaj przeciwnika, goniec na D3, B6, goniec się ustawia oczywiście na diagonali. Zrobiłem roszadę. Przeciwnik, goniec B7, A3. Postanowiłem tego gońca wypędzić i teraz do wyboru czarne mają albo oczywiście wybicie, albo ucieczka gońcem, na co mój przeciwnik postanowił wrócić gońcem na 7, co jest też normalną opcją. Skoczek zagrał na C3, posunięcie D5. No i teraz w tej sytuacji można grać różnie, oczywiście wieża C1 jest niezłym ruchem, ale bicie też chyba jest całkiem dobre, tak też poszło. Tutaj przeciwnik wybił pionkiem i takie pozycje mi nawet odpowiadają, powiem szczerze, ale przypuszczam, że przeciwnik jest też bardzo zadowolony. Nie mogę zagrać ruchu B4, skoczek D7 grozi, jakiś ruch C5, takie normalne tutaj próba takiej walki w centrum. No cóż, ja zagrałem teraz wieża C1, należało prawdopodobnie zastanowić się nad ruchem skoczek E5 i go tutaj przymocować ruchem F4. Takie rzeczy można by było zrobić, no ale poszła wieża na C1, posunięcie C5. Na co zagrałem teraz ruch taki, no właśnie, zastanawiałem się, czy wybić, czy nie wybić. Jakbym wybił, to ciekawe, czy by wybił pionkiem. Te pionki wiszące mogą być albo silne, albo mocne. No ale cóż, partia błyskawiczna, więc dużo aspektów tutaj jest ważnych. Przede wszystkim nie chciałem niczego podstawić. Chciałem przeciwnika wziąć na przetrzymanie. No i tak powiem szczerze, z ruchu na ruch coraz bardziej mi się to wszystko zaczynało układać. Zagrałem goniec B1, skoczek zagrał na D7 i wieża E1. Akurat ten ruch wieżą jest mało sensowny tak naprawdę, ale byłem przygotowany na coś takiego, że jak on mi przepcha pionka na C4, to ja bym chciałem mu uderzyć pionkiem na E4, ale to niestety jeszcze nie działa, bo pionek nie stoi na C4. No ale nic, gramy dalej i w tej pozycji tutaj przeciwnik mógł zagrać raczej skoczek E4, mnie nieźle tutaj przyblokować w tej sytuacji. Jednakże poszło wieża C8, to są cały czas takie posunięcia normalne, nie są to błędy, więc nie będę ich akcentował za bardzo w tym momencie. Postanowiłem jednak teraz już wybić tego pionka. No i myślę sobie tak, no dobra, jak zbijesz mi pionkiem na B5, no to ja tu będę jakoś próbować grać pod tytułem E4 i to by mi się bardzo, bardzo podobało. Tu po wybiciu na E4 odbiłem skoczkiem, wszystko do końca by się powymieniało. Tutaj jak widać goniec ze skoczkiem, wieża na końcu również i goniec. I zostaje słaba struktura pionów, co mi pasiło, po prostu mi pasiło, mówiąc wprost, po chłopsku, i tu by było fajnie. Jeżeli byłby ruch D4, to skoczek B5, przypuszczam, żebym taki ruch zagrał i ta struktura, dosłownie ta struktura też w tym samym gambicie hetmańskim, w obronie Niemcowicza chyba, moi drodzy, tutaj, no właśnie, przepraszam, ja się teraz troszeczkę tutaj zakręcam.
Ten debiut to była Bogo Indian Defense. O, dokładnie, żeby tutaj już nikt się nie czepiał. A to nieistotne w tym momencie. W każdym razie, tak grał Fischer ze Spaskim. Dosłownie ta sama struktura pionków. Ten pionek tutaj niezłą karierę potem robił. Polecam partię, bardzo słynna zresztą. Na kanale się u mnie też pojawiła. Moi drodzy widzowie, poszło inaczej. Skoczek zbił na C5. Ja zagrałem skoczek D4, byłem już zadowolony. Wieża E8, skoczek na B5. Tuż bym już mega zadowolony, byłem przede wszystkim bezpieczny, ale pozycja jest równa oczywiście, tu się nic złego nie dzieje. Minus jest taki dla mojego przeciwnika, że on musi ze mną wygrać. Ja tego robić nie muszę, więc on ma ciśnienie, żeby wygrywać. No i zagrał skoczkiem na E4, na co ja tutaj zagrałem F3. Postanowiłem od razu wyjaśnić sprawę w centrum. Goniec zagrał na H4, atakuje wieżę. Sprowokował mnie do G3, osłabić króla. No dobra, zgodziłem się na to. Wrócił goniec, król G2, podprawiłem troszeczkę króla, G6. Przeciwnik oczywiście gra takie ruchy standardowe, wyczekujące, na co ja tutaj wieżę przestawiłem na pionka. Jest to pozycja oczywiście teraz oceniana przez silnik nieco lepsza dla czarnych, prawdopodobnie z uwagi na parę gońców i tutaj, że tak powiem, taką słabszą pozycję króla, ale nie mnie to oceniać, to w blicu minus 1 czy minus 2 jest praktycznie niezauważalne. Posunięcie A4, no widzimy tutaj czarne próbują jakiś atak zrobić, przepraszam, Tak to jest, tak się gra na żywo i analizuje się na żywo. Posunięcie G6, jeszcze raz, wieża C na D1, wróć, wieża C na D1 powiedziałem, tak, czyli tutaj główny wariant. Dobra, i teraz jest ruch A4, wybaczcie za pomyłki, ale już się poprawiam. Goniec zagrał na A2, żeby pilnować B3, hetman D7, skoczek wrócił na C3, no i tak mówię, ustawiłem sobie figury, wydawało mi się, że jest wszystko w porządku, no bo jest, to jest równa pozycja i tak czekam, co przeciwnik zrobi, a przeciwnik też wyczekuje. No to ja go H4 poczęstowałem, on mnie H5, no to ja hetman C2, tutaj jakiś nacisk na pionka, król G7, wróciłem hetmanem, wieża E1 i teraz przerzuciłem skoczka na E2, żeby postawić go na F4. No i tutaj wydaje mi się, że już ta pozycja nabiera rumieńców. Goniec zagrywa na A7 i skoczek F4. Skoczek stoi bardzo dobrze, patrząc tutaj troszeczkę na króla i broniąc przede wszystkim bardzo ważnych pól w centrum. Mój przeciwnik zagrał gońcem na C4 i okazuje się, on zagrał ten ruch tak bardzo pewnie, że naprawdę się, może nie wystraszyłem, ale czułem respekt tutaj do przeciwnika. No i ja niestety zagrałem goniec B1, czyli taka akcja-reakcja, a należało przede wszystkim tutaj zbić pionka, wziąć to pod uwagę, ale ja kompletnie tego nie wziąłem pod uwagę, bo patrz, takie piony, silne piony, ale to jest blitz, ja jeszcze za mało widzę nad tak krótkim czasie, potem po takim hetman B4, na przykład skoczek D3, bo nie ma innej opcji, chodzi o to, że ten pionek jest do wzięcia, a tu zawsze trzeba bardzo, bardzo uważać, ale po na przykład skoczek D3 i po wybiciu wieża mogłaby wybić, no i mam pionka więcej i to się wszystko chyba tutaj klei, po hetman E8 zagrałbym na przykład król F2, żeby bronić na E3, no i to się wszystko powinno trzymać. Magnus Carlsen takie pozycje to wygrywa oczywiście z zamkniętymi oczami. Nie ja. Ja zagrałem tutaj goniec na B1, teraz wieża zagrała na E5, hetman B4, hetman D6, skoczek na B5. Tutaj dałem szacha hetmanowi, oczywiście z tym szachem trochę żartuję. Pograliśmy, słuchajcie, tutaj powtarzaliśmy ruchy. Mój przeciwnik, no, tak jak mówię, on chciał wygrać, więc nie powtarzał do końca posunięć. No i to jest ten ból. I on musiał, dla niego oczywiście, musiał zagrać hetmanem na C7. No ja znowu skoczek B5, on tam gdzieś zatańczył hetmanem, cały czas czarne stoją dobrze. Tutaj skoczek na D4, no i wieża zdwoiła się na linii E, na co ja tutaj grzmotnąłem pionka. No i tak on zaczynał tam powoli mi syczeć pod nosem, to znaczy chyba mu się już zaczęło coś nie podobać, ale cały czas poza dla czarnych jest w porządku. Skoczek zagrał na B3. Po tym ruchu, no, szybka redukcja, jak mam piona więcej, no to wybijam i wieża zagrywa na D2. Wieża z piątki na siódemkę. I skoczek zagrał na D3. No ja tutaj postanowiłem, że coś spróbuję tutaj jeszcze na C5 zagrać. No w tym ferworze walki w dosyć krótkim czasie, bo nam tutaj, nie pamiętam dokładnie już ile mieliśmy w tym momencie sekund, ale na sekundach graliśmy, na jakichś 20 sekundach mniej więcej. I goniec C4 ze strony przeciwnika, skoczek C5, tutaj hetman C8. No i moi drodzy, skoczek A4, wziąłem kolejnego piona i tu mój przeciwnik faktycznie się skrzywił i to tak porządnie, zauważalnie. Dał znać, że mu się ta pozycja nie podoba, tylko że skoczek A4, moi drodzy, jest to gruby błąd.
Niestety, jest to poważny błąd z mojej strony, czego przeciwnik nie wykorzystał. Na przykład, jak mógł zagrać, bo on zagrał D4, rzucił się na mnie, a ten ruch nie jest dla czarnych dobry. Już tłumaczę. Wieża B7 powinien zagrać, po takim ruchu hetman D6 na przykład. Tutaj można zagrać na przykład wieża E6. No i ten hetman ma małe problemy. Hetman F4, goniec E5, tego hetmana można by było cały czas gonić. No i są problemy, jakiś tam hetman C6 na przykład. Ale jeszcze inaczej, bo tak tutaj dosyć szybko to pokazuje. Po tym posunięciu jeszcze raz po wieża B7 i hetman na D6, może goniec na E5 byłby niezłym ruchem. Po hetman C5, tutaj hetman A8 z atakiem na skoczka. No i w tym wypadku na przykład po skoczek C3, no tutaj wieża C8. I jest ciężko. Hetman chyba nie ma ucieczki. W każdym razie tutaj są takie siatki, że hetman ma problemy po wybiciu pionka na E4. No ale cóż, mój przeciwnik zagrał na D4, więc jest dobrze. I zagrałem ruch E4. Byłem bardzo, bardzo, bardzo już w tej pozycji zadowolony. A przeciwnik powoli zaczynał się gubić. Wieża B7, ja hetman C5. On goniec na B3. No i oczywiście wymiana hetmanów, jak bardzo mi pomogła. Tylko że ja w pewnym momencie spanikowałem, bo patrzę, przecież na końcu skoczek nie ma ucieczki. I on myślał, że już tego skoczkami, no, zdobywa. Jak zagrać, żeby tego skoczka ochronić? Można zagrać E5. No i taki ruch wszedł. On jeszcze na pewniaka, bo widział, że tutaj ten ruch działa, więc zagrał tak. Ale jak mu zbiłem trzeciego pionka i obroniłem skoczka, no to skrzywił się teraz już totalnie. W partii jeszcze nastąpiło wieża A7, skoczek C3 i on łupnął mi piona, licząc na to, że tutaj jak wybije, to on mi wybije tutaj, będzie próbował oczywiście tam jeszcze mnie oszukiwać, ale dostał skoczek B5 właśnie. I tutaj po raz czwarty chyba syknął jeszcze mocniej. No wiadomo, on był faworytem i to ogromnym, bo nie dość, że ten zawodnik ma 2550 około, to gra na siłę 2600 spokojnie. Ten pan wygrał Najdorfa, przepraszam, nie Najdorfa, turniej w Warszawie, bardzo silny zresztą. No, jest bardzo silnym zawodnikiem. Goniec zagrał na C5 i tutaj wybiłem wieżę. Jeżeli on mi wybija wieżę, to ja wybijam oczywiście na C8, więc on zbił skoczka. Na co ja wieżę D7, on goniec B6. Łupnąłem mu od razu E6, nie dając wytchnienia tutaj przeciwnikowi. Król G8, EF, król F8. No i teraz, żeby uprościć pozycję, tutaj wygrywało na przykład goniec na G6, ale postanowiłem uprościć szybko pozycję w tej sytuacji. Dorobiłem hetmana, zagrałem wieżę B7 na dwa gońce i przeciwnik w tej sytuacji się poddał. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy do pozycji numer 2. Druga partia z tym zawodnikiem, czyli był mecz i rewanż, przypominam, i mój przeciwnik już był zrezygnowany, bo on tam też nie mógł za bardzo, chyba nie był usatysfakcjonowany co do swojego miejsca w turnieju, więc tak przypuszczam. No i teraz mój przeciwnik zagrał mi H3. Dacie wiarę? W pierwszym ruchu H3. Jakże, znaczy powiem tak, oczywiście tak się nie powinno grać, ale ten ruch nie jest jakimś takim ruchem, że nie można wyprostować sobie potem pozycji, bo można, nie wiem, po ruchu na przykład E5 zagrać E4, czasami ten ruch H3 po prostu się przydaje, ale wiadomo, tak lepiej nie zagrywać. No to ja sobie zagrałem te E5, a on mi A3, no to świetnie. No to ja sobie zagrałem D5, zobaczcie jak to wygląda. Teoretycznie mam centrum za friko, bez żadnego tutaj, powiedzmy, wysiłku, ale przypuszczam, że on chciał mnie ukarać takimi, no, bardzo słabymi posunięciami na początku, żeby pokazać, kto jest tutaj szefem. To jest tylko moje przypuszczenie, nie sugerujmy się tym tak bardzo. Posunięcie B3 ze strony przeciwnika, ja skoczek na F6, goniec B2, goniec D6. Postanowiłem twardo zagrać tę partię, żeby znowu tutaj go próbować zamęczyć, nie atakować za bardzo, za mocno. G3, ja zrobiłem teraz roszadę, on zagrał goniec G2, czyli widzimy, ustawił sobie takie tutaj, nie wiem, klapki, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, jak to nazwać. I teraz zagrałem E4. Postanowiłem od razu zagrać E4, żeby przyklinować tego gońca. Posunięcie E3 już mi się bardzo podobało, więc naturalnie wyprowadzam skoczka. Nie pcham się tutaj pionami, żeby on mnie tam jakoś nie kontrował, tylko figurki, figurki i jeszcze raz figurki. D4. No i w tej sytuacji postanowiłem przerzucić skoczka na E7, żeby mieć łączność tutaj, łączność z pionkami, a skoczek zawsze się przyda do ataku na skrzydle królewskim. Skoczek E2, on przygotowuje roszadę.
Ja postanowiłem zagrać A5, żeby tutaj go ukarać, zagrać A4. Jakby tak się udało zrobić, on zagrałby B4, to bym przykurzył B5 i nie byłoby co zbierać w tej pozycji już dla białych. No ale on zagrał A4 oczywiście, ja C6, nie B6, przepraszam, tylko C6. Goniec zagrał na A3. No a co tutaj skoczek E5? To są jeszcze ruchy takie względnie dobre. Czarne mają pozycję nieco lepszą. Goniec na E6, hetman C2. Posunięcie H5, żeby tu już nie było niespodzianek. Czasami taki ruch H4 działa. Skoczek zagrał na D2 w tej sytuacji. No i postanowiłem teraz wybić, bo wieża zbija na A3, a nie skoczek z B1. No tak jakoś sobie tutaj to przekminiłem i zagrałem hetman E7. Wieża wróciła. Posunięcie G6. Takie już wyczekujące. Ja to ewidentnie czekam na ruchy przeciwnika, żeby on mi się odsłonił. No tak, spróbuję z kontry zaatakować. Aczkolwiek pozycja mi się bardzo, bardzo podoba. To pionek A5. No w tej partii w ogóle działo się bardzo dużo. I teraz przeciwnik zagrał C5. No okej, to ja hetman D7 już tutaj przygotowuję ataki. Skoczek na F4. No mówię, dobra, gram G5, bij mi gońca, będę bardzo zadowolony. W zamkniętej pozycji dwa skoczki sobie lepiej poradzą. Na co przeciwnik oczywiście skoczkiem wrócił. No i zagrałem posunięcie H4, nieco wyjaśniając pozycję w centrum. No i ten ruch. Nie w centrum, przepraszam, na skrzydle, ale ten ruch niestety nie był jakiś taki wielkich lotów, aczkolwiek cały czas jest posunięcie w miarę dobre. Posunięcie G4, skoczek na E7, zawsze jakaś tam odskocznia dla skoczka w następnym ruchu. Posunięcie F4, no i wybiłem to w przelocie. I teraz ciekawa rzecz. Mój przeciwnik chwilę się zastanowił w tym momencie, bo nie wiedział, czym za bardzo zbić, no i wymyślił, że zbije gońca. No właśnie. Okazuje się, że prawdopodobnie po tym biciu on się bał kopnięcia na G4. Tak mi się wydaje. Nie można oczywiście tego zrobić, bo w tym momencie ja bym mógł zagrać skoczek E4, świetnie ten skoczek by stanął, bronił pionka, za chwilę zagram sobie F6. Skoczek E5 nie działa, bo odejdę hetmanem i zagram sobie F6 w następnym ruchu. Znaczy, no, skoczek E5 działać może, bo chodzi o to, że jak on weźmie mi tutaj i weźmie na E4, no to stanie się tutaj przykra niespodzianka, więc jeszcze pionka wziąć nie może, ale zagram tak. No ale tutaj mógłby sobie podziałać i popróbować coś, ale też figury moje mogą sobie nieźle pograć. No cóż, ale zobaczmy, jak to było w partii. Po biciu na F3 zagrałem skoczkiem. On król D1. No i sygnał jest jasny. Król zwiewa na tę stronę. Niby zablokował pozycję, ale nie jest tak prosto tam królem uciec, bo ja tu mam zawsze przełom B6. I nastawiam się od razu. Widocznie wieżą na B8. Król zagrał na C1. Ja króla podprowadziłem do góry. On król B2. No to ja B6. No wybił. No świetnie. Hetman C5 za takim na wieżę. Nie wiem, co ten hetman sam tu chciał zrobić. No to ja hetman B7, broniąc wieżę i nacisk na B3. Król A2. No to wieża B8. Jest świetnie. On wieża AB1. AB1. Już ją poprawiam. No to teraz skoczek D7. Na co mój przeciwnik trzasnął pionkę. Tak się trochę uśmiecham, bo ja sobie przypomniałem teraz, jak on się zachował podczas partii, jaka była jego znowu reakcja, co bardzo dużo mi dodało też pewności siebie, mianowicie wieża B4 i on tutaj, no przepraszam, że się uśmiecham, śmieję się trochę, ale on tutaj był już nieco zrezygnowany, bo hetman jest w pułapce, ja grożę takim ruchem jak wieża A8, no ale on zagrał król A3, bardzo dobry ruch, no bo wieża A8 już nie działa, bo jest bicie na B4, no więc ja skoczek E7. I mam prosty plan. C5, skoczek na C6. Mój przeciwnik wieża z H na C1. No to ja C5. No i jest pięknie. Wieża zbiła na C5, bo trzeba. No i teraz oczywiście tutaj jak zagram, no to wybije i tyle. I mam przewagę materialną, ale lepiej wybić od razu. Hetman wybił. No i wieża wróciła na B6. To są dobre posunięcia. No, nieskromnie mówię, ale z mojej strony to są dobre posunięcia cały czas. Tutaj, że tak powiem, jakaś kontrola jest. Wieża, hetman C3, ja skoczek na C6, żeby tutaj trzymać pionka. W ogóle gra na żywo jest zupełnie, zupełnie inna i wykonując posunięcia przeze mnie, mój przeciwnik też myślę, że czuł pewnego rodzaju, no nie chcę mówić strach, ale widział, że nie odpuszczam i tutaj chcę go, no, ograć po prostu. Posunięcie E4 i teraz, moi drodzy, popełniłem błąd. Zagrałem hetmanem na E7. Dlaczego ten ruch jest błędem? Już zaraz wytłumaczę, a w partii przede wszystkim należało zagrać skoczek na B4, żeby przytrzymać tutaj punkt D5 i ogólnie przytrzymać przeciwnika, a potem próbować jakoś stawiać tutaj wieżę na C8. Dlaczego hetman E7 był błędem w partii?
Otóż błędem byłoby, jakby hetman tutaj zagrał na c5. Z tego względu, że jest już dosyć ciężko. Tutaj należałoby wybić i po goniec e4, jak wybijam hetmany, wieża a6 jest ruch b4. No i troszkę robi się gorąco. Nawet bym powiedział więcej, to byłaby pozycja wygrana dla białych. Tak to silnik też ocenia, podpowiada. No cóż, tak nie było, moi drodzy. Po hetman e7 król ruszył na b2. Dosyć szybka akcja poszła i skoczek b4. I tutaj już byłem bardzo, bardzo pewny. Hetman zagrał na e3, wieża c8, skoczek na c3. No i teraz bardzo ważny moment. Ja grając wieża na c8 już widziałem, co tutaj się święci i zbiłem na c3. Okazuje się, że ten ruch niestety jest znowu słaby dla mnie. Może nie jest od razu przegrywający, ale jest słaby. Dlaczego? Bo ja tylko widziałem takie opcje jak król bije na c3. No i teraz tutaj grając hetmanem na przykład, no wygrywam partię, skoczek musi zagrać na c4, ja tu wybijam i jest masakra na króla. Patrząc intuicyjnie, nie trzeba tutaj bardzo dokładnie też liczyć. Znaczy, jak ktoś potrafi, to proszę. Ale przeciwnik, no tutaj wybił mi hetmanem, ja zagrałem wieża c6. No i kręcił głową, oczywiście tutaj się miotał ze swoimi myślami, że znowu coś podstawił. No ale w tej sytuacji mógł przeciwnik zagrać skoczek c4, a tak nie było. Okazuje się, że to jest świetny ruch. Po wybiciu na c4, bo raczej tak trzeba, d5 z szachem, król g6, wieżę bym stracił, ale jest skoczek d3. Tutaj okazuje się, że jest bardzo ciekawy remis, bo po król a2 jest bicie na b3, wieża b3 i skoczek c5. Jakiś tam goniec d1 i tak dalej. No ale silnik widzi remis. Nie wiem, czy ja bym widział remis w tej sytuacji. Pewnie nie. Prawdopodobnie bym przegrał, znając życie w tej pozycji. Ale po król na przykład c2 też z powrotem skoczek b4. No niby tak można by było grać. Ale to wiecie, to jest blitz. Tu jest bardzo dużo taktyki. Przeciwnik wybił wieżę. Chodzi o to, że on się prawdopodobnie bał odejścia, bo tutaj jest mat w dwóch posunięciach. Po temacie. No więc w tej sytuacji po wybiciu skoczkiem wybiłem, on mi zrobił widełki, na co ja odpowiedziałem biciem, pionek wybił. No i teraz w tej sytuacji należało hetmanem wybić na e6, trzymając skoczka, a ja postanowiłem zredukować tutaj materiał. Na co, no właśnie, mój przeciwnik zagrał skoczek c4 i to jest niestety błąd, bo należało wybić skoczka mimo wszystko. Co jest ciekawe, nie po wybiciu, tylko po szachu na f6, król jakby zagrał na a3, ja bym zbił tutaj skoczka i pionek mógł zagrać na e7 z próbą dorobienia się tutaj promocji. No, prawdopodobnie trzeba było hetman e3 i po ruchu a5 tutaj piona wybić trzeba i b4. Ja nie wiem, co to jest za pozycja. Silnik widzi wygraną czarnych, ale to na pewno technicznie nie byłoby takie proste, gdyż tutaj wieża na b3 może tam zawsze bronić pionka, no ale jest na szczęście tutaj opcja f5 i g4, to jest taka jedyna chyba szansa. No silnik widzi wygraną, ale dla człowieka mogłoby być ciężko. Skoczek jednak zagrał na c4, na co ja odpowiedziałem wybiciem. On gra po prostu w ten sam schemat, zostawiając sobie skoczka, ale mój skoczek zaczyna tutaj próbę redukcji. Skoczek na d2, skoczek d3 szach, król c3, skoczek c5, b4, no i skoczek e4. Ładnie udało się wymienić tutaj te skoczki. Wiadomo, graliśmy tutaj już na sekundach, więc partia była dosyć żywiołowa. Wieża D1. No i mówię sobie tak. Kontroluję diagonale, te pionki tak szybko mi nie idą. Zawsze w razie czego mam wiecznego szacha, więc jest dobrze. Już byłem zadowolony. Postanowiłem zagrać od razu F5. Po wybiciu wybiłem pionka, no i atakuję tutaj na H3. Wieża D3 to jak G4. On wybił, wybił. Czyli zrobiłem sobie też wolnego pionka, żeby mieć kontrę. Posunięcie A6, no i ten ruch już był grubym błędem z tego względu, że hetman zagrał na C8, król D4, wziąłem pionka, no i tam przeciwnik oczywiście bardzo, bardzo był zniesmaczony, zagrałem hetman B5 i poddał partię. Plan jest prosty, królem blisko i pionka powoli doprowadzamy. Moi drodzy, byłem bardzo szczęśliwy, ale jeszcze omówię Wam dwie ostatnie partie z Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych, ale to myślę, że następnego dnia. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, łapkujcie, będzie mi bardzo miło.